Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, postanowiłem rozegrać partię z silnikiem, ale będzie to silnik najsilniejszy, jaki jest na chess.com. Ustawiam właśnie poziom na 3200. Powiem szczerze, czuję małą ekscytację, ale też obawy, więc no będziemy próbować, ale wiem, że to będzie niezwykle trudna sprawa. Moim celem będzie, myślę, utrzymanie się jak najdłużej na powierzchni, a może jakimś cudem jakiś remisik gdzieś jak zablokuje pozycję. Zobaczymy jak do tego podejść. No od palmy gramy. Mamy tutaj czas nieograniczony, więc mogę sobie pomyśleć bardzo długo. Maksimum 3200. No i teraz jak rozpocząć? Może rozpocznę partią angielską, czyli C4, żeby spróbować grać troszeczkę spokojniejsze szachy, ale ja już widzę, że po E6 nie będzie spokojniejszych szachów, gdyż komputer nie chce grać angielskiej, i chce zagrać od razu D5. No dobra, moi drodzy, zagram skoczek na F3. No pewnie D5 będzie. Okej. Okay. No i teraz pytanie, czy wymieniać, czy nie wymieniać. Ja mogę spróbować zagrać sobie przez G3. E, mogę też zagrać gambit hetmański, ale wiem, że jak już mi zbije, to mogę jakieś mieć tam z komputerem małe może problemy, chociaż nie wydaje mi się. Generalnie po tym ruchu tak spróbujemy zagrać. No to może być e, ciekawe. Dobra, zagrajmy sobie domek G3, tak jak e, mówiłem. Skoczek F6, dobra. Oczywiście w każdym momencie mogę tutaj wybić, ale jeszcze się z tym wstrzymam. Goniec G2. No właśnie, i to jest ten moment, kiedy jak maszyna coś nam zbija, jak gramy gambitowo. To trzeba bardzo uważać. Oczywiście, ja mam opcję zagrania hetmanem na A4 z szachem i odbicia tego pionka, więc myślę, że z człowiekiem bym tak od razu nie zagrał, ale z maszyną chyba tak zagram, żeby odbić tego piona. Nie chcę mieć żadnej straty. E, jeszcze się zastanowię, bo jeszcze ciekawym zagraniem jest skoczek a3, po wybiciu, bicie. Tutaj też z, z człowiekiem byłoby mi fajnie to grać, ale z maszyną będzie ciężko, więc praktycznie podejdźmy do sytuacji. Zagram a4, wezmę tak skoczek, tutaj jeszcze zagrać się na b6 nie może, mogę sobie zrobić roszadę. Dobra, a6 i teraz zagramy hetmanem na c4, oczywiście będzie jakiś b5. E, taki ruch nie nadaje się do niczego. Z tego względu, że będzie wieża B8, potem koniec B7, więc wracamy na C2 grzecznie. No i teraz tak, czarne mają tutaj gońca, dobra. Wyszedł goniec na B7, myślę, że muszę zagrać D3. No muszę zagrać D3, a potem skoczkiem wyjść. Ok, goniec E7. No, moi drodzy, 9 ruchów jestem na powierzchni, więc jest dobrze. Póki co jest dobrze. Ok, i teraz tak, zastanówmy się, jak te figury dalej wyprowadzić. No chyba skoczek C3. Nie chcę zagrać bardzo bojaźliwie, ale z drugiej strony. Jak grać? Może z B3 goniec, B2 skoczek D2? Skoczek D2 w ogóle chyba zagram najpierw. E, dobra, C5 to było oczywiste zagranie ze strony mojego przeciwnika. No i kwestia teraz jak dalej. Może spróbować zagrać A4, żeby tutaj próbować rozbić, ale z drugiej strony wyprowadzać figury należy. B3 przytrzymam C4. I wyprowadzę gońca na B2. No dobra, wszystkie figury wyszły z domkiem, i teraz tak, wieża C8, ok, więc wieża C1, Hetman B1, Hetman A1, taki jest plan. Wieża C1 trzeba zagrać raczej, przytrzymać. Na razie to jest takie wyprowadzenie figur. Oczywiście, teraz tak, Hetman B6, co on tutaj planuje? Na pewno jakąś wieżę przeprowadzić. Ja myślę, że zajdę ze związania Hetman B1, to co planowałem. Dobrze, wieża na D8. Maszyna, zauważcie, że wyprowadza normalnie wszystkie figury. Ja staram się stać tutaj stabilnie. Teraz pytanie, czy wierzą na D1? Czy mi to coś da? Myślę, że, myślę, że tak, no, tak synchronicznie tutaj zagramy sobie podobnie. Znaczy symetrycznie miałem na myśli. Dobra, no i teraz tak, każdy słuchajcie, na przykład taki wyskok z może się wiązać z biciem, z maszyną nie wiadomo jak reagować, a no dobrze tutaj kombinuję. Generalnie skoczek E8, zobaczcie um, 3200 ranking i Wy, wycofuję skoczka na E8. Więc nie zawsze wycofanie musi być złe, jak widać. O co tutaj chodzi? Prawdopodobnie plan jest, żeby wymienić moją aktywną figurę, więc jak zagram Hetman A1, goniec F6. No to generalnie mogę wybić. No, wymiana zawsze jest dobra. No, zagrajmy tak. Ten hetman będzie tu aktywniejszy niż na B1. F6! Maszyna nie wymienia. A to jestem w szoku. To znaczy, no nie jestem w szoku, ale no tak, nie wymienia. Moi drodzy, a skoczek... Dziwnie to wygląda. Tutaj tak podwisa. Skoczek H4 tu wybije. Ten skoczek tu będzie miał dobrą placówkę. Wiecie co? No, postaram się tak grać z, z maszyną tak ale wiecie co? Może tak, może tak zagrać. Bo chciałem grać z maszyną tak zachowawczą, żeby nie dać się po prostu gdzieś tu zrobić w balona, ale już 16 ruchów jest utrzymane, więc jest dobrze. Dobrze było dobić do 30, ciekawe czy da radę. Wieża C2 sobie planuje, żeby tak się ustawić i tego pionka męczyć, ale co on tu może planować? Ten skoczek może przejść tędy, tędy. Może być E5, skoczek C7, skoczek E6. Takie plany mogą być. Myślę, że trzeba coś grać w ten sposób. Może trzeba było to zrobić od razu. Goniec c6 z planem hetman b7 lub tutaj będzie marsz pionkami. Dobra, wieża c1. I goniec d5. Wygląda dziwnie. Zobaczcie, jak maszyna gra dziwnie. Goniec c6, goniec d5. Prowokacja do e4, ale ja tak zagrać nie mogę. No I teraz pytanie, czy na przykład próbować grać w miejscu, grać hetmanem tak yy, dziwnie to poniekąd wygląda. Fajnie było, jakbym zagrał A4 i tu było przepchanie, byłoby świetnie, ale nie przepcha tutaj czarne, bo skoczek na C4 miałby świetną placówkę. No dobra, i powiem wam, że czarne mają bezproblemową pozycję. Może chodzi o to, że goniec D5, E5, i tu zaraz goniec się wycofa. Może spróbujemy skoczek H4. Nie chciałbym zaryzykować. Może sprawdzić maszynę i zagrać na przykład ruch typu wieża C3. Bardzo dziwnie wygląda, albo tak zagrać, żeby sprowokować. Chociaż pogonie c3, c4, bicie, tu do końca nie. Hmm. Wiecie co, no może, no nie wiem, bo kwestia czy grać logicznie, czy starać się grać jakoś tak yy, troszkę w inny sposób, żeby oszukać system, algorytm w jakiś sposób. Skoczek h4, no niby wymiana. No dobra, wiecie co, no zagram ten skoczek h4. Im więcej wymian, aktywna figura, grajmy w ten sposób, że chcemy aktywną figurę wymienić. Teraz pytanie, czy wybić to królem? Czy skoczkiem? Skoczek na G2 nie będzie miał raczej dobrych opcji, chociaż z drugiej strony tutaj skoczkiem chyba, skoczkiem na G2. Yy, I teraz tak, skoczek C7, dobrze. Yy, skoczek gdzieś tutaj będzie zmierzał. Ja myślę, że skoczek na E3 będzie stał dobrze. Taki ruch nastąpił, nastąpił, słuchajcie. Taki ruch nastąpił, tu skoczek mi chce się wpakować, więc zmusza mnie poniekąd do wymiany, a potem C4 będę. O, zaraz wymienię tu i zagram E4 ale zagra mi tutaj i zablokuje mi strasznie gońca. Dobra, czemu ja się śpieszę w ogóle? Niech mi ktoś powie. A może w ogóle zagrać A3? A3 to będzie złe. Taki ruch mi się narzuca. Skoczek B4 raczej nic nie grozi. Czy co? Zagram skocz. Chociaż ten skoczek tu dobrze broni na pola C4. I teraz tak. Ograniczył mi tu przede wszystkim gońca. Takie mi do głowy, do głowy przychodzą pomysły, żeby Hmm. No ale jak zbiję, tutaj zbiję i zagram E4, żeby to podważyć. On nie musi przepychać. Może przepchać, ale nie musi. Nie, tu będą słabości. Oj, oj, oj tu będą słabości. E, wiecie co? Wiecie co? Chyba zagram tak jednak skoczki. Nawet się nie zastanowił, skubany. Wieża D2 muszę. Te wieże trochę tu potańczyły. I skoczek tu będzie zmierzał. Muszę chyba zagrać sobie w ten sposób. Dobra. Zobaczcie, że skoczek mi się przemanewrował pięknie na... Tu mi atakuje, niestety. No właśnie, wieża E1, skoczek D2. No właśnie, już się robi nieprzyjemnie. Zagrajmy tak. Muszę bronić. I ten F4. Zaplanujmy sobie chyba skoczek C2. Tak, żeby wymienić. Zaplanujmy skoczek C2. Co? Ociek Wizdek, słuchajcie, tego nie przewidziałem. Wprawdzie mam jeszcze ruch F4, a tu już jest jakaś słabość. On już wymusza słabości na mnie. F4 on odejdzie albo zbije tutaj. Tu będzie jakiś szach niebezpieczny. Ale E3 to będzie tutaj, to nie mogę. F4 muszę, bo inaczej tracę. A cofać ruchów nie chcę. Zagram z koczkiem, to mi zagra tak bardzo nieprzyjemnie. F4, mam nadzieję, że nie będzie to aż takie straszne. No wymienić muszę. Dobra, dobra. Teraz mam czas, żeby królem zagrać. Ewentualnie y, tutaj wymienić, czy tak, czy nie. O to jest pytanie. Skoczka mi na F3 bardzo brakuje. Zagram tak to dostanę szacha. Mój król za bardzo nie ma takiej, y, że tak powiem, stabilizacji. Co by tutaj zrobić, moi drodzy? No właśnie on mnie tutaj, zobaczcie, sprowokował do tego, żeby tutaj Zegrać te f4, a 30 ruchów na horyzoncie Pewnie mam nieco gorszą sytuację, tak czuję w kościach, może się mylę Może się mylę, ale Pytanie, 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 pytanie Co zrobić dalej teraz, czy e3, czy ja tutaj, tutaj będę miał słabość wtedy Ale z drugiej strony będę twardo bronił, chociaż Zawsze ciężko to powiedzieć, wiecie co, może zagram królem na g2 po prostu Wybił, no muszę wybić, dobra, trochę figur wymieniliśmy, tędy się rzuca. Ale zobaczcie, jak sprytnie Bi mam bicie pionka, ale on sobie potem tak na przykład zagra, albo wierzą, i tego pionka odbije. Ale sprytnie, sprytnie, sprytnie. Tu mnie musi, tutaj mi się chce chyba zagrać. Powiem Wam szczerze, nie wygląda to dobrze. Niestety, a może z kontrol uderzyć? Nie, nie mogę tak. Król, król ma słabości. Może tak? Nie, no nie mogę tak zagrać. Nie. W zasadzie z człowiekiem bym tak zagrał. Tylko kwestia, czy ja potem tutaj coś mogę. Król jest słaby. Wybić, skoczek wejdzie. Tutaj, tutaj wybić. Może E3, może E3, ale tu będę miał słabość. Dobrze to nie wygląda, ale generalnie strategia może być taka, żeby. Żeby próbować wymieniać. Tak sądziłem również. Teraz mogę mu trochę popsuć krwi, zagrać wieżą. Bo jak zbiję tu, ja zbiję tam. Tak zrobimy. Dostałem szacha. Nawet nie uprzedził, że daje szacha. Hmm. Tutaj. Tutaj. Aha, i ten skoczek tu wchodzi za chwilę. Poczekajcie, zagram tak i tutaj zagram. Skoczkiem. Tak już sobie, sobie zaplanowałem. Skoczek na E3. Zdążyłem na w miarę aktywną pozycję zagrać. A, już widzicie, grozi na przykład skoczek na D3. Skoczek zagra sobie na G2, bo muszę uciec. F4 jakiś. Tu się szykuje jakiś szach, ale niebezpiecznie, ale niebezpiecznie to wygląda. No, powiem Wam nieźle, nieźle to, nieźle to wygląda. Teraz pytanie: No, bo nie mogę zbić tutaj. A może tak? A zaraz, co będzie po D4? Co będzie po D4? Wieża bije D4. Hetman bije D4. Tutaj dostanę plombę. Nie, no właśnie. No właśnie, D4 nie będzie dobre. Ale słuchajcie, 35 ruchów już jestem na powierzchni. Znaczy, jeszcze jestem na powierzchni. Teraz pytanie jest takie: może spróbować wieżę przerzucić? Chociaż te wieże tutaj do tego piłkę napierają, może spróbować Hetman A3, zagrać troszkę Hetmanem, odejdę od swojego obozu. Nie będzie to raczej e, mile widziane. Może Hetman C3, żeby się przerzucić, i tutaj to wyglądałoby sensownie. Spróbujemy tak: no wieża mnie blokuje. Zobaczcie, co się dzieje. Aha, nie mogę wybić, nie mogę wybić, bo cały czas mam skoczek F3. Jeżeli skoczek, nie byłoby skoczka na f3, to bym wybił spokojnie i tam za dwie wieże bym sobie się pobawił. E, hetman za dwie wieże, no ale tak nie mogę, on się gdzieś tu przerzuca na atak. E, hmm. Teraz tak, przerzucić hetmana tu czy tu? On C4 też jakiś będzie miał pewnie e, tutaj akcję. Hetman a1 wydaje mi się, żeby tutaj przerzucić hetmana. Dobra, skoczek D7 wrócił. E, no to chyba Hetman F2 szybko, bo tak też chciałem. Wieża się przerzuca, dobra, wieże się przerzucają. Teraz pytanie: gdzie ja mogę jakiś progresik zrobić? Ja za bardzo nie widzę progresu. Może skoczek na F4? Jakieś G5 pewnie dostanę. A i tak jestem w szoku, że tak długo się utrzymuje z 3200 na powierzchni. No ja wiem, że tutaj czarny ma po prostu y, taką no, przeważkę, ale może spróbujemy wieża C3 z planem E3 skoczek F4 wieża E5. No nie. Nie chciałbym naruszać y, tych moich wysp pionowych. Z drugiej strony on mnie może do tego zmusić. Hm. Powiem szczerze, nie wiem za bardzo jak reagować A może skoczek E1, skoczek F3 Czy skoczek na F3 będzie lepszy, czy na AG2 jest lepszy Bo on tutaj pilnuje bardzo ważnych pól Widzicie co, przemanewruje Przemanewruje, wierzę F8, zobaczcie Czyli z powrotem mogę spróbować tak Lub ewentualnie go tutaj zaatakować Ale on F4 będzie mógł próbować grać Ale skoczek F3 wydaje mi się lepszy Dobra, i teraz może spróbujemy hetman e3, hetman g5. Tutaj jest słabość, to jest bardzo ważna informacja dla mnie. Wieża e6, no dobra, spróbujemy, aha, zaraz, bo jak zagram tutaj, to on mi f4 może kopnąć, ale to ja wtedy zbiję hetmanem, wymienię hetmany, dobra, dobra, jeżeli tak, to wymienię. Nie pozwala, zobaczcie, maszyna gra bardzo dobrze, uważnie, h6 nie pozwala mi tutaj wejść na g5. A w ogóle mi nic nie pozwala, to jest śmieszne. Teraz tak, może w ten sposób, ale tu będę miał słabość, będę miał problemy, on się potem uczepi tej słabości. No zobaczcie, gra w taki sposób, przyznam szczerze, że jest ciężko tutaj cokolwiek zaprogresować. D4 nie. Hmm. O, zagram tutaj to mi tak, wrzuci to, ucieknę, on tu. No właśnie. Widzicie co, a może... A może wrócę. Nie, poczekam na jego reakcję. Wiem, że to jest takie zachowawcze. Jego reakcja będzie na pewno dobra. No właśnie. No właśnie. Tu będę miał słabość. Więc wymienić muszę raczej. Hetman G3 król będzie odsłonięty, a jak zagram G4, zasłonię króla nieco. Ale wieża e6 i tu mi, na mnie napadnie. 42 ruchy, moi drodzy. Hmm. Teraz tak, jeszcze raz. Może tutaj zagrać jednak. Hetman bije, może tu. No Hetman może wrócić. Wybić muszę. Ja spróbuję wybić. Strate, strategię, gram, gram na taką strategię, żeby wymieniać. Tu dostanę szacha, mogę wrócić. Tu dostanę szacha. Ojej, będę miał kłopoty. Wydaje mi się, że spróbujemy od razu zejść Hetmanem z ataków wszelakich. E, hetmanem, królem, przepraszam. Tutaj mnie wiąże. Ajajajajaj, zobaczcie. No, źle pograłem jednak. Ale poczekajcie. Bo bez piona może będę latał teraz. Może nie będzie najgorzej. Teraz tak. No właśnie, król, zobaczcie, no to jednak jest maszyna. Tu mnie atakuje. Jak zagram tak, to może zawsze tu przykurzyć, ale z drugiej strony, jak zagram tak, on tu, ja hetmanem, on wymieni, ja wymienię tutaj wieżówka remisowa. Spróbujemy. Zaraz, tutaj dostanę plombę. Powierzę F1, powierzę F1, dostanę plombę na G4 i potem widełki na E3. No to będzie problem. I ten skoczek tu zmierza. Generalnie, jeszcze raz, tutaj mogę zbić. Jeżeli dostanę bicie tu, zbiję Hetmanem, on zbije, ja zbiję, i on może którąś wieżą wybić. Eee, na przykład tu. I tu pion jest bardzo słaby, nie do obronienia. Tam wymienię. Jeszcze raz, no bo jedyna moja szansa to jest chyba zagranie tutaj. Znaczy szansa, w sumie nie wiem na co. Ale skoczek, tak, nie, no to tutaj, to wtedy ok. Więc po tym wybiciu tutaj wybije na pewno. Wymiana, wymiana, wymiana i powiedzmy, wieża wzbije. No i ten pionek będzie słaby. Tak będę musiał zagrać pasywnie. Jakie mam wyjście? Nie mam wyjścia chyba, słuchajcie, w tej sytuacji. Probiło się ciężko. Króla mi odsłonił, a i tutaj ma swój zamierzony cel. Teraz dobrze to wygląda u niego. Jeszcze raz tak. Nie, no to tutaj. Właśnie. Tam nie zbiję, bo widły, i tak dostanę. Muszę tak. Jeszcze lepiej zagrał. To jest taki zabieg kosmetyczny, tu i tak mi rąbnie. Okej. Okay. No muszę wybić. Zobaczcie, jeszcze się wstrzymał. On ma pionka więcej. Tego skoczka mi wybije na pewno. A teraz pytanie, czy tak nie mogę zagrać, żeby próbować. A poczekajcie, bo ja teraz mogę na przykład zagrać tak. On wybije, ja wybiję, on wybije, ja wybiję. Będę latał bez pionka, zagram tak. Tu może wybronię się w tej wieżówce. Chociaż bardzo ciężka wieżówka. Ciekawe, co to jest za wieżówka, właśnie. To jest, to, to mnie interesuje. Czy to nie jest przypadkiem remis? Poczekajcie, bo jak zagram tak, on jeszcze może zagrać tak. Ja tu i tu. Muszę teraz y, odpowiednio zagrać. Ewentualnie tak. To chyba będzie to samo. No dobra, zagrajmy tak. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No wymienił, tak. No dobra, wymienił. Wymieniam. Teraz wieża C2, żeby bronić tego piątka A2, żeby królem przejść. No i mamy końcówkę. Y Niestety nieprzyjemno dla mnie Bardzo nieprzyjemno. Jeszcze jestem odcięty No właśnie, to tak jakby grał Akiba Rubinstein Ale 50 ruchów Bez mata jest, powiedzmy Tylko, że to jest bardzo, bardzo trudne eee, No i teraz królem nie przejdę Niestety Taki plan ewentualnie Żeby tędy przejść Ta wieża potem nie będzie miała aktywności no niestety. Jak ucieknę królem od tego pionka, to ten król się zbliży do tego pionka. Jeden pion mniej, jeden pion mniej. Hmm. Nie ma jak tutaj za bardzo progresować. No wydaje mi się, że zagram tak. Odetnę króla. Tylko na chwilę i przejdę tędy. Tu dam szacha. To on ucieknie tędy, dam szacha. Nie no, to król sobie przejdzie spokojnie. Gram tak No i tak gram. Żeby nie było tutaj szacha. Przywiązał mi się do tego pionka. No właśnie. Sprytnie. Wiecie, powiem Wam szczerze. Jest bardzo ciężko. Tu zagram, no właśnie. Jest bardzo ciężko grać tę końcówkę. Jest to przegrana wieżówa. Pytanie czy ja mogę się jakoś tam wybronić jeszcze. Król C2. Tutaj, 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 to też nic nie da, on będzie stał w miejscu, a sobie królem spokojnie będzie progresował. Hmm. No nic, wracam znowu tędy. No mogę dać szacha jednego, który tak naprawdę nic nie zmienia. Wow, tutaj daje mi zbić, ale on zbija tu. Słusznie. Nie wiem, powiedzmy tak. To już na wykończenie. Szach. Może trzymać go cały czas tutaj gdzieś. może tędy, ojej, wieża F3 jest, no dobra, teraz to już mam totalnie przegraną końcówkę, 60 ruchów, oczywiście jakby na przykład w tym momencie, yy, w tym momencie zagrał na przykład królem, to też by wygrał, bo tu pionkami by szedł, by mnie przecisnął, no dobrze, Powieża F3 muszę poddać partię, moi drodzy, yy, ale i tak jestem zado zadowolony, trochę tutaj pograłem, teraz jestem ciekawy yy, analizy, czy jakieś były takie momenty, ja już powiększam tutaj szachownicę, czy były takie momenty, gdzie mogłem zagrać lepiej. Tak troszkę szybciej przelecę tutaj tą analizę, patrząc po... Poczekajcie, tu można było co? Chetma na 4 pokazuje, OK, Czyli dobrze pograłem. Można było od razu zbić, nie trzeba było. Tak, tak. Pozycja w miarę równa. Wydaje mi się, że dobrze debut grałem, w miarę poprawnie. Wieża C8. O, czarnym niby według silnika jest lepszy. Skoczek e8. Jakiś e3... e3 d5 można było przecież zagrać, panie szachusiu. No przecież, takie ruchy. Okej. Okay. No właśnie, chwila, się zatrzymajmy. Czy skoczek, czy skoczek h4 jest ok? Czy takie ruchy pokazuje? Jakąś taką dobrą technikę na maszynę trzeba wybrać, żeby ją poblokować i spróbować zremisować. Poczekajcie, w tej sytuacji B4? No takiego, taki ruch to w ogóle mi do głowy nie przychodzi. Co jest po ruchu B4? A co będzie po biciu? Skoczek E3? Nie, to są trudne ruchy, ja nawet nie wiem, o co chodzi w tym momencie. Przytrzymać na D5? No nie, to to komputerowe ruchy, to ciężko taki ruch b4 wykonać Tak, po, tak, pograłem skoczek, każe wrócić Zagram tak, skoczek b4, wieża d2, skoczek c6, wieża wróciła, a czyli gorzej Trzeba było jednak, y, trzeba było powtarzać, czyli wrócić tutaj Cały czas, on by tam coś próbował cały czas się poprawiać ale miałbym wierzę, tak upierdliwie. Patrząc na technikę mojej gry, to trzeba było wrócić przede wszystkim na to samo miejsce. No cóż, zagrałem inaczej. Jak to zwykle u mnie bywa, zbyt ambitnie. Niestety, z maszyną nie ma co ambitnie grać. Tak, tak, goniec G5. No właśnie, tutaj Skoczek wybił. Goniec. Wieża E 1 Król G2 zagrał. Bicie, bicie. Ale tak cały czas zobaczcie, ten minusik nieduży jest u czarnych, nie? Kwestia tylko mojej pomyłki zwyczajnie. No poszło bicie, to jest dobry ruch. Hetman s 6 D4 pokazuje? No, może. Bierze N na 1 jednak lepsze po chwili zastanowienia. Szacha widział i dał. Król G1, Skoczek E5, dobra. Zobaczcie, cały czas D4, co to jest za ruch? Aha! Można było D4 kopnąć, bo po D4 po wybiciu coś takiego powstaje mniej więcej. I tu się trzyma. Jestem gorzej, troszkę gorszy. Jestem, mam tutaj pionka, ale to wiecie, już końcówka jest na grę. Jakiś H3. No właśnie, jednak można było coś tutaj utrzymać. No trudno, trudno. Skoczek E3, Hetman E6, Skoczek G2, Hetman F6. Gdzie on tu jest w stanie mnie załatwić? Hetman C3, wieża D4, wróciłem. Wieża T3? To silnik nikt nie widział takiego ruchu. Chodzi o to, że jak zbiję tutaj, to są widełki. Ale jaką ja mam teraz odpowiedź? Niby wieża C5. No, niby tak. Po wymianie jest Hetman B6. Tutaj, jak skoczek zagra tak, to wybije tu. Hetman D6. Nie, no maszyna powinna coś takiego zagrać. Dziwne, dziwne, dziwne. Nie wiem, nie potrafię tego wyjaśnić. Hetman poszedł tutaj, sobie potańczyliśmy. Ciekawy jestem, czy w końcówce byłem w stanie się utrzymać. Tu każe grać co? Każe bić. I hetman G3 każe grać. To, co myślałem na początku. I tu dostałem skoczek. A5. No właśnie, ten Król, król Hayden to jest teraz błąd, co się wydaje normalne. To jest błąd, bo jednak tutaj y, król już nie trzymał hetmana i nie mogę wybić, a teraz to wykorzystał czarny. No dobra, wybicie, wybicie Wieża F1 pokazuje. Bez znaczenia chyba większego Wszystko się powymieniało. No tak. No tak. Król G1. I to i tak jest przegrana, moi drodzy. B4, słusznie. Właśnie widać, że można już dobrze gra końcówkę. Podciągnęła pionki. Tutaj jest taka opcja, wieża F2. Tak, no i tutaj wystarczy podejść, tylko podchodzić królem i pionkami swobodnie. I wieża się przerzuca, trzyma ten ruch. To jest bardzo fajna, fajna opcja dla czarnych, tak jak chyba ten grał, między innymi. Tutaj na pewno dobrze czarne stoją. Czy to jest oczywiste? No, tutaj już jest przegrana, oczywiście tak, tak. No, widzicie, minus 4, ogromna przewaga. Król F1, no tutaj już się poddałem, bo kompletnie nie ma co grać. Dwa pionki na jeden w pionkówce jest wymiana. Ale na przykład, jakbym zagrał tak, poszłoby G4, dałbym szacha, bo pewnie bym tak zagrał. Król F3, dajmy na to. Król 1 5 podciąga piony, tak jak mówiłem, jakiś szach to jest oczywiście tylko przedłużenie agonii a w tą stronę jakby poszedł wieża g2 wytempowałby, wytempowałby na przykład tak tutaj przeszedłby, wieża d3, oczywiście to się łatwo patrzy, a tu pionki by szły tak, swobodnie by stanął, pionki by szły Szach jakiś na F3, król. Bierze D3, pró próba wymiany. No i się robią problemy. Jak tak, to tak. A jak bierze F5 powiedzmy. No tak, szach. Jeszcze można dać szacha, no tak. Można wziąć kolejnego pionka. H3. Z groźbą mata. No tak, koniec partii. No cóż, ale 60 ruchów wytrzymałem, moi drodzy, cieszę się, jest ok. Dzięki serdecznie za uwagę. Dajcie znać, czy, czy też graliście z taką y, silną maszyną. Pozdrawiam, cześć.